W ogóle świetne pytanie. Czy od fabkowania traci się wzrok? Ja nie wiem, stary, o czym ty mówisz. W ogóle nie wiem, o czym ty mówisz. Nie, no nie, no. Chyba nie. Okulisty spytaj. Do licha. Zatem te cztery klucze od Battlefield 4 wam pokażę. To jest chyba kup... Znaczy nie wiem, nie, to jest chyba można kupić teraz. To jest to jest aukcja na serwisie G2A, więc tam się kupuje od razu. To nie jest aukcja, źle to powiedziałem. Kup teraz jest od razu. Tak jest, no bez okularów to nie ja, no. Jak chcę być anonimowy, to ściągam okulary i po sprawie. A jakbym zgolił brodę totalnie, to już nikt by mnie nie poznał. Zagram znowu Star Wars, pewnie wieczorem po Battlefieldzie, jak będę miał jeszcze ochotę. Ale znowu wieczorkiem, ten, wieczorkiem... Boże. Co ja wieczorkiem... Aha, z żoną będziemy oglądali jakiś film. Kupiliśmy sobie Pamelo. Pamelo to jest taki wielki grejpfrut jakby. Ja strasznie lubię to Pamelo. Ono jest dobre w smaku, jest zdrowe podobno, ale największą jego zaletą jest to, że skubane pomelo albo chyba pomelo bardzo długo się obiera. Ja lubię takie czynności, które wymagają manualnej zręczności. Mój Boże, nie wiem, kiedy rymuję. Lubię czynności wymagające manualnej zręczności, bowiem może mi wtedy mózg odpłynąć i zająć się różnymi innymi rzeczami ważnymi. Dlatego lubiłem kopać działkę w ogródku, jak byłem młodym człowiekiem. Ale to nie, to za wcześnie wam opowiedziałem. Tą historię dokładnie usłyszycie chyba w trzecim odcinku Infestation Survivor Story, na który już teraz zapraszam. Swoją drogą wrzuciłem drugi odcinek już teraz. No, niektórzy lubią pomelo. Ja mojej żonie mówię, że, nie, że jest gorzkie, żeby mi nie zjadała. Pomelo ma skórę grubą jak krasnolud. Tak jest, dlatego właśnie pomelo lubię. Dobrze, że nie ma brody. Graba, nie bądź zboczuchem. Co mi tutaj piszesz? Aha, bo to wszystko przecież na streamie widać, co wy tu piszecie na czacie. Także są świadectwa waszych niecnych wpisów. Jakby co. Więc proszę się zachowywać w zgodzie z kulturą, z wymaganiami kultury. Pamiętajcie, ja od czasu do czasu rozdaję prezenty, klucze na czacie. Więc jak ktoś się będzie zachowywał niegodnie, to może stracić tę okazję. Czy będzie coś z Grabą i Nexosem? No dzisiaj nie, ale będziemy na pewno Lorda kończyli. Lorda pierścieni. Pierścieniowego Lorda. Pamelo jest okropne, już wolę zjeść grejpfruta. No dlaczego? Pamelo jest całkiem spoko. To jest coś między pomarańczą a grejpfrutem. Bardzo przyjemnie się je. Jest takie twarde i jędrne. Cholerka. Więc jest pozytywny owoc, to moim zdaniem bardzo. Czy miałem solówki po szkole, jak byłem młody? Nie, no, czy ja wyglądam na agresywnego typa? Parę razy mi się tam udało dostać w dziób i oddać parę ciosów, ale ja z reguły nie byłem skłonny do bitki. Co innego, jak dostaliśmy na WF-ie rękawice bokserskie, no to wtedy to owszem. I owszem. Natomiast nie, po lekcjach nie okładałem się z kolegami za często. Trzymaj się, graba. Hej, do zobaczenia. Gdzie kupiłem te 5 gier do PlayStation 4? No wiesz co, o tych 5 grach mówiąc, to ja wypadałoby, żebym pokazał, żeby wszyscy byli mniej więcej zorientowani. Kiedy ja kupiłem. Znaczy, przepraszam, błąd. Kolejny błąd. Kiedy ja dostałem konsolę PlayStation 4, to dostałem ją z takim zestawem. Tutaj, o, takim. Tu takim, o. Jeżeli widzieliście mój unboxing, to byście wiedzieli. Tam radzę zajrzeć, jakby coś. I tutaj jest dużo gier różnych. Cholera. Strasznie to jest duże i niewygodne, szczerze mówiąc, ale fajnie coś takiego mieć. I tu są różne gry. I ja dostałem to PlayStation w takiej specjalnej wersji. Ponieważ jestem mega graczem. I dostałem bonusowo takie coś, i tam były te gry. To tego nie można kupić osobno.
Czy będzie Left 4 Dead z Sołem Brunecią Sołem Kasią i z Adamem. Tak, planujemy w to zagrać. Czy zdarzyło mi się kiedyś nie zdać w szkole? Nie. Nie, ja byłem dobrym uczniem. Nie byłem bardzo dobrym uczniem, nie byłem wzorowym uczniem, nie byłem uczniem wybitnym, natomiast byłem uczniem dobrym, o. Dobrym, przez co rozumiem, miałem dobre oceny, czyli czwórki i więcej. Czasami miałem trójki, ale mniej raczej nie. A właśnie, no przecież powinniśmy się muzycznie troszkę, chociaż odrobinę troszkę muzycznie, żeby nam było milej. Jakieś dziwne hałasy. Moja żona z moim synem robią ciasto. Ja wykorzystałem tą chwilę, żeby sobie tutaj tak pogadać z wami. Z dużą przyjemnością zaznaczam, z ogromną wręcz przyjemnością. Dobra, żeby było muzycznie troszkę. Nastrój. Jaki mamy dzisiaj nastrój? Oczywiście, że mamy nastrój promienny. W związku z tym promiennie niech się dzieje. Ale żeby nie było też za głośno. Niech będzie promiennie, ale nie za głośno. I od razu humor mi się poprawia i od razu mi się lepiej gada. Dobrze, dobrze moi drodzy, pytajcie o wszystko. Swoją drogą, w najbliższym czasie na blogu zrobię wpis Zero Ściemy. To będzie zapowiedź nowego Q&A takiego i będę poproszę was o pytania do mnie, takie może niezwiązane z gamingiem, tak żeby odpowiedzi miały szansę być zabawne. Ale to w przyszłości niedalekiej, bo mnie ostatnio odpowiadanie na pytania jakoś bawi. Soushiba mówił, że możemy pograć w StarCrafta 2. No, chyba tak, no. Czemu nie? Znaczy, nie wiem, jest tyle różnych rzeczy, ale jest to coś, co mi gdzieś tam z tyłu głowy ten funkcjonuje. Czy te sławki, które mam, sprawdzają się do rozmowy podczas gry? Właściwie sprawdzają się, chociaż ja nie korzystam z mikrofonu tutaj wbudowanego, ale jest okej. Ile miałem dziewczyn? Czekaj. Wystarczy jedna ręka, żeby policzyć. Nie będę się wygłupiał bardziej. Nie powiem, już tajemnica, bo ich tak dużo, że nie jestem w stanie zliczyć. Nie pamiętam. Całe tony. Byłem taki piękny w podstawówce i w szkole średniej, że dziewczyny za mną się do kolejce ustawiały. Tak jest. I tak właśnie, takiej opinii należy się trzymać. Jeżeli ktoś was zapyta, ile macie dziewczyn, to wymyślajcie. Najlepiej powiedzcie, co stary, nie pamiętam, kurde. Trochę tego było, nie? A u ciebie? I to jest najlepsza odpowiedź. Mhm. Dobra. Czy mam jakąś serię promującą nowych youtuberów? Już prawie. Już mam pomysł. Dzisiaj miałem... Znaczy, nie, no wczoraj wpadłem na genialny pomysł, jak to wreszcie zrobić, żeby to nie było tylko pod publikę i żeby to miało sens. Ale jeszcze muszę z Adamem obgadać, czy ten pomysł da się zrealizować, bo on będzie działał w oparciu o stronę Jarok i mój kanał YouTube i mojego Facebooka i muszę zobaczyć, jak to zrobić, żeby to technicznie miało sens. Ręce i nogi, żeby na przykład strona mi nie padła, czy coś. Cholera. Czekajcie, idę po herbatkę. Zaraz wracam. Moja żona, ja w ogóle ostatnio nie piję słodkiego. To nie jest postanowienie noworoczne, ale po prostu nie piję słodkiego i już. Koniec. Nie piję. W związku z tym popijam sobie herbatę z cytryną. Nie wiem, czy to jest lepsze rozwiązanie. No nie, na pewno jest dużo lepsze rozwiązanie. Tak, wypuszczę wam muzyczkę jakąś, co by wam się też nie nudziło.
ale wam elegancką muzę wypuściłem, jak mnie nie było. Co robiliście? Tańczyliście na pewno w rytm tej muzyki, nie? Ja was znam, jesteście tacy tancerze. Na pewno tam fotele przed tymi monitorami ten się wibrowały od tego tańca nieustającego. Dobra. Na czym to żeśmy skończyli? O co mnie tu pitacie mnie? No i się skończyła muzyka, no i nastrój prysu. Co możemy poszukać? Może jakiś gatunek? Gatunek klasyczny. Nie widzę. Jest tutaj klasyczna, jest. Co powiecie na coś... może poranny nastrój. No proszę. Grega. Ja nie wiem, jak się wymawia tego muzyka. To jest straszne. Powinienem się wstydzić, ale jakoś się nie wstydzę. No co? Jaki mam model tapczana, bo jest fajny. Nie jest fajny, skrzypi przy każdej okazji. Przy czym przez każdą okazję rozumiem, że wystarczy na nim usiąść. Nie będę prezentował, ale skrzypi. No, nie da się na nim praktycznie ten... siedzieć zbyt długo. Jezus Maria, co ja gadam? Niedługo będziesz miał rocznicę ze swoją dziewczyną bycia. Czy jest szansa, żebym pozdrowił? Jest. Pisz się na kontakt, pisz na kontakt.rok. Znaczy, nie wiem, ten mój poranny rok to od nastrojów bywa i ja nie zawsze on jest, nie? Ale jest szansa, jest. Przyjmijmy, że podczas Q&A nie gadamy o grach, co? A, bo tak mi się nie chce. Jak randka z dziewczyną to gorąca czekolada? Jak najbardziej. Tylko i wyłącznie gorąca czekolada się nadaje. Nie no, różne rzeczy się nadają na randki. Ale gorąca czekolada, moi drodzy, moi mili, to jest to. To jest tajemnica sukcesu. Ja się nie znam, jak wpadłem na gorącą czekoladę, to już byłem, kurde, żonaty. Co zrobić? Niestety nie słyszałem o polskim serialu o zombie internetowym. No nie słyszałem. Jakbym miał wybrać, to chciałbym być mięso, rośliną czy wszystkożercą. Wolałbym być wszystkożercą. Ja w zasadzie jestem wszystkożercą, oprócz padliny. Padliny nie ruszam, ok? Nie ruszam padliny, z padliną się w ogóle nie ten. Natomiast chyba jestem wszystkożercą, oprócz tego. Lubię ryby, lubię mięso, lubię surówki, lubię ziemniaki, lubię... To jest mój podstawowy problem, ja wszystko lubię. No, nawet otręby zjem od biedy. Z bananem albo coś. Pytasz o weselne wpadki, które miałem? No, większość moich weselnych wpadek wynikała z tego, że tańczyć nie umiałem. Jak się brałem do tańca, to po prostu wyglądało jakby nieszczęście weszło na parkiet. Hej! A potem się trochę nauczyłem tańczyć. Znaczy, nauczyłem się tańczyć. Nie nauczyłem się tańczyć, ale przestało mnie to krępować w ogóle. Cześć, kochanie. Cześć. Pytają się, czy ja umiem świetnie tańczyć. Tak, jesteś w ogóle świetnym tancerzem, ale weź mi tutaj spróbuj. Co ci mam spróbować? Pachnie przepięknie. A czy co jest dobre? Czy cukier i dodać jeszcze? Nie, no ja lubię jak robisz to, jak to no nie jest za słodkie, ale to ja nie jestem znawcą. Ale się pomoże. Nie dość, że zabiłeś, to jeszcze nic nie powiedziałeś. Więc? Ale i tak mnie kochasz, prawda? Więc? Jest dobre, ale czy ja wiem? No i będzie ciasto na mojej opinii zbudowane. Czy bywam często w McDonaldzie? Zdarza mi się, no. Zdarza mi się, lubię tak na szybko coś ten...
wpierdzielić coś na szybko. Nie no, czasami po prostu nie mam czasu robić jedzenia i ten. Zatem moje tańce po amańce były żenujące wcześniej, a teraz są po prostu zabawne. I tyle. Jak się człowiek nie krępuje za bardzo i nie wstydzi tego, to taniec przestaje być żenujący, robi się po prostu zabawny. Co powiecie na Czajkowskiego? Niech przygrywa nam Czajkowski. Wzbogacimy się kulturalnie, odchamimy się trochę na tym Rock Life. A co? Czy potrafię biegać po ścianach? To zależy jak nabroję i jak żona bardzo jest zła. Tak, mój syn przeprowadzał eksterminację zombiaków, to wszystko się dzieje w jego głowie, ale miecz ma taki... Miecz sobie zrobił z jakichś torów, albo z klocków Lego i bije poduszki. Ile miesięcznie zarabiam? Tajemnica to jest. To jest mój słodki sekret. Mój największy fail w życiu? Musisz przejrzeć moje vlogi, tam jest taka historia. Czekaj. Żeby nie być gowołosłownym. Gowołosłownym, żeby nie być. Czekajcie, jak to zrobić ładnie? Cierpliwości, nic się nie martwcie, to jest wszystko zaplanowane. Ta. Mamy takie coś, to jest mój kanał. Proszę Państwa, ja prowadzę kanał na YouTubie, on jest taki, jaki jest. I on ma tutaj taki dział, rok vloguje. Rok to ja, się mi zdarza vlogować czasami. I tu jest taki poranny rok na dyskotece. To jest jeden z moich większych faili życiowych. Dobra, dziękujemy za reklamę. Widzicie, nie mam adblocka. Cześć, witam was bardzo. Wystarczy? To jest mój największy fail w życiu. Znaczy to jest jeden z większych. To tutaj odsyłam was, jakby co? Do tego, żebyście sobie rzucili okiem, jak będziecie mieli ochotę. I tak. No właśnie, i tam to jest, więc... Tyle tam mogę powiedzieć w tej sprawie, już nie będę o tym opowiadał jeszcze raz. Wstyd i hańba, i znowu jest związane to z tańcem. A co najzabawniejsze, leci akurat walc Czajkowskiego, a walca tańczyć umiem, no. Bo jest prosty, prawda? Rzeczy proste są dla mnie zjadliwe. Czy mam sposób na nieśmiałość? Tak jest, mam świetny sposób. Czekaj, zapisz sobie. Masz ten? Masz długopis i kartkę? Uważaj, to jest jedyna okazja w ogóle, jaka się może przytrafić. Najlepszy sposób na nieśmiałość. Uważaj, jesteś gotowy? Trzeba się trochę zestarzeć. To mija z czasem. To jest mój najlepszy sposób na nieśmiałość. Jest jeszcze drugi sposób, ale on jest bardzo drastyczny. Po prostu jak zrobisz z siebie najgorszego palanta, jak już parę razy wpadniesz tak, że już gorzej być nie może, to już potem będzie tylko lepiej. Ale nie polecam tego drugiego. Można dostać ten... Można dostać... Jak się nazywa to, co się nie chce wstać z łóżka i ogólnie rzecz biorąc to jest niezdrowe? Depresji. Dlaczego na moim kanale nie ma playlisty najnowsze filmy? Ponieważ ja wrzucam swoje filmy, potem sprawdzam, które są najfajniejsze i tylko te najfajniejsze daję. A co? Kim jestem? Kim jesteś, Rok? Mój Boże, jakie to jest trudne pytanie. Wiesz, że nikt nie wie tak naprawdę, kim jest. Ale będę musiał się nad tym zastanowić. No, myślę, że dzisiaj mi załatwiłeś wieczór. Kim ja jestem w ogóle? Co ja robię? Do czego zmierzam? Nie wiem. Sposób na nieśmiałość, pół litra. No. Ja ci dam. Nie pytajcie mnie, czy ja polecam jakieś słuchawki, bo ja się nie znam na słuchawkach. Jak mam słuchawki, żeby je wypróbować, to mogę coś o nich powiedzieć, ale... Walca się nie da zaśpiewać. Walcem można kogoś ten... nieważne. Czy powiem stół z powłamywanymi nogami? Już to zrobiłem. Pod presją jest trudniej. Jak siedzę sam, to mogę mówić 4 razy pod rząd. Stół z powłamywanymi nogami.
Wystarczy. Kiedyś ćwiczyłem dykcję. Robiłem to, trzymając w ustach korek. Od szampana. Rok, jaki jest sens życia? No nie mam bladego pojęcia, no. Dla mnie sens życia znaleźć sobie to, co się lubi robić i zorganizować sobie wokół tego pracę. To jest... Taki miałem sens życia. Ja nie wiem, jak żeście zareagowali na moją metodę na nieśmiałość. Dobra jest? W ogóle nikt mi nic nie odpisał. A tak się nagadałem, myślałem, że to będzie w ogóle temat dzisiejszego Q&A. A może takie opóźnienie jest, że ten... Dobrze, no okej, to jakiś ten test na dykcję. Więc Jola lojalna i Jola nielojalna. Ha! Mógłbym pracować w radiu? I cóż, że ze Szwecji też potrafię powiedzieć bezbłędnie. Kim chciałem być w dzieciństwie? No właśnie nie wiem. Znaczy wtedy nie wiedziałem. Nie wiedziałem, nie miałem bladego pojęcia. Jakieś inne ćwiczenia na dykcję? Nie, no nie wiem, no trzeba gadać dużo, i najlepiej oddać się opinii publicznej. Ja, zaczynając na YouTubie, popełniałem sporo błędów językowych, które mi ludzie wytykali i się nauczyłem, oduczyłem się. Ale nadal są takie rzeczy, w których się mylę. Tylko co to jest takiego, co ja się tak mylę często? Aha, czasami zdarza mi się powiedzieć fakty autentyczne i cofać do tyłu, tyłem cofać, to mi się jeszcze zdarza, ale dosyć dużo rzeczy wyeliminowałem. Nie będę się bawił w testowanie moich możliwości dykcyjnych, dobrze? Przecież tak nie wypada. Czy ja kiedyś śpiewałem techno, tak. Śpiewałem kiedyś techno i śpiewałem walca. Po prostu jestem mistrzem w śpiewaniu tego. Czy ja wierzę w UFO? Wiesz, no UFO to nie jest kwestia wiary czy niewiary, no. Żadnego nie widziałem. Jak zobaczę, to pogadamy, no. Tyle mogę powiedzieć. Nie za głośno był ten walc? Myślę, że był okej. Puśćmy jeszcze coś z tego zakresu promienny. No, znowu bym puścił, kurde, Mendelsona i to jest ten weselny tam, coś tam. Eine kleine Nachtmusik Mozarta. Odchamiajmy się dalej, będzie wesoło. Czy ja umiem na czymś grać? Widzę, że ktoś nie zerka na moje vlogi. Oj, nieładnie. O Jezu, podoba ci się dziewczyna, ale nie wiesz, jak jej to powiedzieć. Cholera, to jest straszny problem. Ja też byłem młodym człowiekiem. Właśnie ja teraz codziennie mówię praktycznie mojej żonie, że ona mi się podoba, ale to już jest proste, prawda? Się stało proste. Natomiast Holender, no... Nie ma rady, no. Trzeba się przemóc. Powiem ci, stary, że niezależnie, znaczy stary albo młody, ale niezależnie od tego, czy zrobi ci się głupio, czy zrobi ci się niegłupio, czy będziesz nieśmiały, czy się będziesz przy tym zacinał, czy dostaniesz czkawki, czy też zaczniesz się jąkać, powiedzenie każdej dziewczynie, że jest ładna i że ci się podoba, na pewno sprawi jej przyjemność. Tyle mogę ci powiedzieć. Niezależnie od tego, jak to powiesz, to na pewno jej się zrobi przyjemniej. Nawet jeżeli ty się jej nie podobasz, to przynajmniej sprawisz jej przyjemność. Tak ci mogę powiedzieć. Znaczy, to na pewno ci nie uspokoi, ale wiesz, może ci to jakoś pomoże. Pietrucha, jak ja ciebie pozdrowię, to wtedy wszyscy będą chcieli, żebym cię pozdrawiał, więc nie pozdrawiam cię, Pietrucha, okej? Dajcie sobie spokój z tymi sposobami setka na odwagę, ok? Bo jak to raz zaczniecie się w takie rzeczy bawić, to za jakiś czas setka nie będzie wystarczająca, będziecie potrzebowali 200, 300, 400, a potem to już równia pochyła, serio. Jest taka pułapka.
moje największe osiągnięcie. Mój syn, no. Mój syn jest moim największym osiągnięciem. Niby nic. Każdy potrafi zrobić dziecko, nie? Byle głupek. Ale tak, to mi się udało. Hubert pyta, jak tam moje samopoczucie. No, myślę, że jest okej. Czy Mikołaj się moją pracą interesuje? No, bardzo się interesuje. No, to jest młody człowiek, ja siedzę i gram na komputerze. No, litości. Zresztą dzieci się interesują tym, co robią rodzice. Dlatego nie palcie rodzice przy dzieciach, bo to jest głupia rzecz. Najgłupsza, jaką można zrobić. Myślę, że jakbym ja był drwalem i ścinałbym drzewa z takim entuzjazmem, w jaki gram w gry, to mój syn też by się tym interesował. Lubię być rokiem. Bycie rokiem jest fajowskie. Czy się uważam za progracza? Nie. Uważam się za niezłego komentatora i prezentera. Uważam się za niezłego prezentera gier. Ja w ogóle się uważam za prezentera gier, o. Nie za progracza w żadnym razie. Rok, jak zrobić masę? Ale masę czego? Bo mi kilka rzeczy przychodzi do głowy, o połowie bym w ogóle nie opowiedział. Rok, planujesz coś dużego? Oprócz brzucha? Jakoś nie, chyba nie. Czy będę częściej robił vlogi z żoną? Być może, być może, być może. Czy będzie rok w kuchni? No za chwilę idę na kolację. Ale czy coś nagram stamtąd? Teraz pewnie nie, ale może kiedyś, może kiedyś. Ostatnio mam kryzys, jeżeli chodzi o nagrywanie na YouTube, jakoś mi się nie chce, no. Tak bardzo jak kiedyś. Ale spokojnie, spokojnie, muszę się pogodzić z tym faktem. No cóż, no, człowiek czuje to, co czuje. Zrobić sobie przerwę, trochę delikatnie do tego podejść, a potem może entuzjazm wróci. A może nie. Czy ja lubię pączki? Czy ja lubię pączki, pączki, pączki? Lubię, ale takie bez lukru i bez posypki. Sam pączek na przykład ze dżemem w środku, myślę, że byłby pyszny. Ale nie jadam pączków, bo nikt nie sprzedaje pączków bez tego na wierzchu, no. Nikt nie lubi pączki sote? Tak, no nie chcę, no nie lubię tego cukru pudru. Ech, na samą myśl mnie w ogóle tak mam wrażenie. Ech, to nie jest złe, tylko... Ech. Ciarki nie przechodzą. Jakby mi ktoś szurał po zębach papierem toaletowym czy coś. Jezu. No a ten lukier to w ogóle. Ej. Czy będzie jeszcze rok z książką? Będzie, ja jestem codziennie z książką, ale jakoś, jak mówię, nie mam siły ostatnio nagrywać za bardzo. Jakie trzy rzeczy bym wziął ze sobą na bezludną wyspę? Ale kiedyś już tam mówiłem. Nie mam mądrej odpowiedzi na to pytanie. Trzy rzeczy. Hangar zapasów, hangar książek i hangar jeszcze czegoś. Trzy rzeczy. Czy moje dane wyciekły na live'ie Waśpowym? Nie, moje dane już dawno wyciekły, w ogóle nic sobie z tego nie robię, właściwie nikt mi tam jakby złych nie ma do mnie, ten... Złych zamiarów wobec mnie najwyraźniej nikt nie ma, ja w zasadzie jestem dosyć nieszkodliwy. Nawet jeżeli ktoś mnie uważa za głupka, to raczej za nieszkodliwego, to kto by się tam jakoś ten starał, żeby mi ten... Hangar kobiet! Tak, to jest ta trzecia rzecz. Dziękuję ci bardzo, Lamos, jesteś bardzo twórczy i bardzo odkrywczy, muszę to sobie zapisać w notesiku. Jakie sporty lubię oglądać? Jakoś nie jestem fanem oglądania sportów. No nie wiem, tak mnie to jakoś. TRJCIK. TRJCIK, witam cię bardzo serdecznie. Masz strasznie dużo tutaj ikon jakichś tajemniczych. Nie, ja sobie was sprawdzam, ja dawno takiej ikony nie widziałem. Jezu, jesteś turbo użytkownikiem Twitcha. Witam cię serdecznie, bardzo mi miło. Masz turbo, masz gwiazdkę i jeszcze masz blue screena, to jest większy problem. Myślę, żebym przetrwał apokalipsę. No pewnie, żebym przetrwał. Ja jestem stworzony do przetrwania apokalipsy. Ja mam po pierwsze odłożone zapasy. Po drugie mam taką przemianę materii, że niewiele spalam, niewiele zużywam. Nawet jak wykonuję jakieś ruchy inne niż machanie rękoma przed komputerem. Po prostu
Mam zapasy dobrze odłożone, dobrze usystematycznie odkładane przez lata i one się spalają powoli. Przetrwałbym jak cholera. Chyba, że mnie zaczęło zombie gonić. Z uciekaniem miałbym problem, powiedzmy przez pierwsze 3 miesiące apokalipsy. A potem już bym zasuwał. A, trajcik. Czytaj trajcik. Dobrze, trajcik. Czytaj trajcik. Trzeba było wpisać trajcik, to. Oglądałem kiedyś zawodowego bilarda, no biją w kulki, albo lecą w kulki, no biją w kulki, no i tyle. Nie, spoko, no da się obejrzeć, fajne jest. No. Znaczy, czy fajne, to nie wiem. Ja mówię, mi jakoś takie rzeczy nie rajcują. Dobra, a inne kleine Machtnacht Music się skończyło. Proponuję wam zatem coś z takich bardziej klimatów popowych, a czemu by nie? Festiwal... Proszę, niech sobie grają. Kaijin, tak być, jest duża szansa, że cię dodam dzisiaj na Battle Logu. Czy ja widziałem film Roya, w którym on odkrywa pokrewieństwo ze mną? Tak, oczywiście. A czy ty widziałeś film, w którym odpowiadam na to pokrewieństwo? Nie? To ci pokażę. Czekaj. Jak to było? Shit, jak to znaleźć? Jak to znaleźć? To było coś Royo. Spójrz, wpiszmy Royo, zobaczymy, co się stanie. O Jezu, wyskoczyło milion filmów. Boże, to jest taki stary film. Nie wiem, czy jestem w stanie tego znaleźć, to znaleźć. Jezu, ja mam chyba z 200 filmów, w których gdzieś tam Royo się pojawiał. Strasznie dużo żeśmy tego nagrali, teraz sobie uświadamiam. Strasznie dużo żeśmy nagrali Call of Duty razem. Wow. O rany boskie. Nie, dobra, poddaję się. Dobra, jeszcze jedną stronę. 10 stron przejrzałem i... Dobra, pierniczę. Może ktoś znajdzie odpowiedź. Moją odpowiedź na film Roya to... Do jakiej jednostki najchętniej bym dołączył? Do inżynierii, pewnie. Nie, Flamey, to był ten film, w którym ten, strażak sam, ten, przeleciał prosiaczka. Jaki jest sposób na zatwardzenie? To musisz sobie obejrzeć taki film Zack and Miri kręcą porno. No okej? Okay? To tam jest sposób na zatwardzenie. O Boże, to straszne, jest straszne. Jeżeli ktoś widział ten film, to wie, o co mi chodzi. Okej? Okay? Zatem przepraszam was, że wam ten obraz podrzuciłem przed oczy. Znaczy ci, którzy oglądali ten film, o tym jak strażak sam ten prosiaczka przyłapał, to muszą być ze mną bardzo, bardzo długo. Dlaczego nie chcę zgolić brody? Ponieważ bez brody byłbym mega przystojny i to myślę, że nie każdy byłby przygotowany na ten widok. Czy widziałem film Extremely Loud and Incredibly Close z 2011? Nie, jakoś mi umknął, rzucę okiem. Gdybym mógł wejść do świata gry, to jaka to była gra? Oprócz WoWa, no to dobrze, żeś powiedział, że oprócz WoWa, bym od razu do WoWa się ładował. Ale no to w takim układzie to byłby... Pomyśleć by można, że Star Wars, ale tam ten świat jest bardzo taki mroczny jednak, Star Wars, kurde. Z tymi wszystkimi wrednymi Sithami, to tak średnio mi pasuje. Pomyślę o tym. Dobra, Jacenty coś znalazł tutaj.
Nie, nie, to nie jest ta, to nie jest to, jak Rock poznał Roya. Znaczy, aha, dobra, dobra, nieważne, bo myślę, że Jacenta odpowiadał na jakieś inne pytanie. Dobra, mniejszy z tym. Nie, jeszcze nie oglądałem tych Roninów, nie mogę się wybrać, kurde. Rock prymitywnie, ktoś powiedział. Dobrze, to chyba to jest. Zobaczymy sobie starego Rocka. Pośmiejemy się trochę. Dobrze mieć takie filmy sprzed lat, bo... Czekajcie. Po pierwsze ściszymy. A ten budzik dzwonił nie bez powodu, ale to za chwilę. To zaraz wypuszczę to wam. Rojo, Rojo, Rojo. Rękawica rzucona przez ciebie została niniejszym podjęta. Witajcie. Dzisiaj jest ze mną strażak Sam. Tu du 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 du. I prosiaczki. Rojo, tak Rojo, Rojo. Nie było tak źle. Trochę byłem przerażony tutaj tym, co się wydarzy, ale spoko, spoko. Rękawica rzucona przez ciebie. Okej. Kurde. Dobra. Adam powiedział mi, że zaraz. Co on mi tutaj napisał? O 17 Adam mi napisał, że znika na półtorej godziny, jest 19. Gniba! Nie ma zupełnie. Wow. Dobra. Na czym to ja ten tego skończyłem? Jak to nic nie widać? Co, nie było widać? Aha, nie było widać. O shit. O shit. Wybaczcie, no to zaraz zrobimy poprawkę, nie? No to sorry, że mnie nie było widać, no. Zaraz, to tyle, ja muszę tu tyle popstrykać guzików, żebyście to zobaczyli, że szok. Okej, jesteśmy na dobrej drodze. Teraz. Add screen region. Nie tak. Okej, niech będzie. Rojo, Rojo. Rękawica rzucona przez ciebie została niniejszym podjęta. Witajcie. Dzisiaj jest ze mną strażak Sam. Tu du 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 du. I prosiaczki. Dobra, już poszło. Dobra. Nie panuję nad tym, co tu się dzieje. Myślę, że teraz. Okej. Ja ci się kręcę. No i tak to wyglądało, jak byłem trochę młodszy i durniejszy, no. Ale to by trzeba być wtedy na bieżąco, bo jakby te moje były bardziej sensowne, bo wtedy Rojo też tak robił i tak. No, jak ktoś pamięta, kurde, to jestem pełen uznania. Wytrzymałeś ze mną tyle czasu. Prawie jak moja żona. Żartuję. Moja żona wytrzymała ze mną dłużej. Rok. Jeżeli mam małego, to mam szansę na fajną dziewczynę. Do czasu. Jakby. Szansę masz, no. Gorzej, jak zaczniesz tym ten. To jest problem.
Szczęśliwie tej kwestii nigdy nie musiałem rozważać. Gdzie mój napój herbaciany? Z kim mi się nagrywa dobrze? Wiecie co? Na YouTube'a mi się bardzo dobrze nagrywa z Rojem, to chyba nie ma żadnej tajemnicy. Natomiast na live'a ze wszystkimi streamerami praktycznie, którzy są tutaj, mi się bardzo dobrze nagrywa. Naprawdę bardzo dobrze. I Graby, i Nexosy, i Soushibo, i Kasia, nie, no ze wszystkimi, tutaj w ogóle nie ma cienia wątpliwości. Na YouTube'a mi się też z Maszą dobrze nagrywa. Tak. Właśnie tak. Dobra, ustawmy sobie jakiś szczęśliwy nastrój. Dobra. Na Intel Extreme Masters będę miał wejściówkę prasową. Dobra, słuchajcie, jako że jesteście tutaj zgromadzeni w tak licznym gronie, to was o coś poproszę. Zajrzyjcie proszę, bo to jest mi akurat potrzebne. Na New News, odcinek 7. I oddajcie głos na tą grę, która wam się najbardziej podoba, to znaczy na którą tutaj jest ankieta. Znaczy, tu akurat będzie prosta decyzja, ale na podstawie tych głosów wiem, z jakiej gry zrobić newsa, takiego porządnego, albo z jakiej grupy newsów zrobić, z grupy gier zrobić newsa, więc to was nie będzie kosztowało zbyt wiele wysiłku. Nie trzeba lajkować ani nic, żadnych Facebooków, nic w ten deseń. Nie, o to was nie proszę, tylko żebyście oddali głos. Tak. To niewiele wymagam, prawda? Właśnie. Cholera, weszliście, bo widzę, że mi strona padła. A nie, jeszcze nie. Tak, będę co jakiś czas na tych moich Q&A o takie błahostki was prosił. Czasami. Czy ja utrzymuję stały kontakt z Rojem? Tak stały, jak się da. Czy oglądałem serial Przyjaciele? Dobra, przyznaję się, to może brzmieć fatalnie, ale serial Przyjaciele jest moim najulubieńszym serialem. Mam nawet edycję taką specjalną wszystkich sezonów i tylko nie wiem gdzie siedzę. Oglądałem to od deski do deski kilka razy. Co powiem o Izaaku, który wygrywa ankietę, to też wam pokażę. Tu jest ankieta na nowego streamera na Jarok i wygrywa Izaak i uważam, że mu się należy, ale pozostali streamerzy też są świetni. Na szczęście, znaczy niestety albo stety, urządziliśmy po prostu jakiś konkurs, są jakieś zasady, więc nie można zaprosić wszystkich, ale to dobrze, małymi dawkami będziemy zapraszali kolejnych streamerów i będzie fajnie, myślę. Myślę, że Jarok się fantastycznie rozwija i to jest super sprawa. Dobra. A, tutaj miałem. Gdzie ta ankieta? No pokazywałem, no. Która ankieta? Jezu. Oglądałem The Big Bang Theory, chyba 3 sezony pierwsze, a jest chyba już 9, co? Czy 7? 7? Muszę gdzieś to dorwać. Chandler jest tak, faktycznie Chandler jest, ale ja wszystkich tam lubiłem, w przyjaciołach, wszystkich lubiłem. Może najmniej Phoebe, nie wiem czemu, ale Phoebe też lubiłem bardzo, ale nie tak bardzo jak na przykład Rachel albo Monikę. Monika jest fajna, Monika przypomina moją żonę. Znaczy, pod względem sprzątania obie mają bzika takiego samego. Moja żona mnie zabije, jak to usłyszy. Ale nie przychodzi, to może nie usłyszała. Który streamer najbardziej zasłużył na miejsce na Jarok, oprócz Izaaka? Wiesz co, nie będę mówił, bo to będzie faworyzowanie, wiesz. Tak nie wypada trochę. To musi być taki konkurs sprawiedliwy.
Dobra, dobra, co tutaj? Jaki wczoraj film oglądałem z żoną? A taki z Colinem Farrellem. Strasznie dołujący film sensacyjny. Nie było go w polskich kinach. A nie pamiętam tytułu nawet. Może coś tam... Ja jestem trochę Chandler? No dziękuję. Nie wiem, czy to komplement, czy... Ej, synu. Ej, czemu ty chodzisz bez spodni? No, mam nie chodzi. Dobra, ale to nie znaczy, że tutaj bez tu kamera jest włączona, synu. A zabierasz swój zegarek? A co? Mój syn przyszedł mi potowarzyszyć. Tak? Nie nastawić godziny. No to nastawię godzinę. Jest takie opóźnienie, że ja nie wiem, z czego wy się śmiejecie. Colin Farrell był nie Serbem, tylko Węgrem. Węgrem. Hungarian, dokładnie. Czyli Węgier. No to jak się to nastawia? Zegarek? Tak. Pokazywałem wam zegarek, jak ktoś był na Star Wars, to widział. To jest zegarek mojego syna, pokojowy. On tak oddycha. To jest skomplikowane nastawienie tego zegarka. Co chcesz nastawić? Chcę mi ci nastawić. Co chcesz mi nastawić? Michel, przestań przed tą kamerą na ten. Godzinę dla. Nie, dobrze, spokojnie, zaraz będzie kolacja, wiesz? Ej, synu, przestań. Michel. Jezus, akurat za czatem było nagie dziecko. Synu, tu nie możesz tak parodiować na golasa przed kamerą. Nie no, magacie, no ale mimo wszystko.